Witam widzów pięknych, zagrającej chłopem, dostał bufiki. Patrzcie, kto przyszedł na odcinek. Jezu, go jest wielki, już on był taki malutki, jak kiedyś pokazywałem, teraz się taki wagon z niego zrobił. Straszny jest ten kot, on tak rośnie szybko. Jak był, przyszedł do nas taki wychudzony. O ile miał 1,5 kg chyba? Coś takiego, a teraz już ma pod 4, podchodzi 3,7 chyba był ostatni raz, jak byliśmy. O kurde, idę. O, nie ma flesza w sumie, to. Ale rozpierdziel. Możemy gonić? Jak ja tego slowa dostałem? Ja pierdziel, jaki młyn na początku gry kicia, widzisz to? Patrzcie, jak patrzę i obserwuję tutaj. Znalazł miejsce, mruczy mi. Ja nie dam rady dobijać katapultek i jeszcze cię ten głaskać. Nie ma szans. Dostał buffy choj na E. Widziałem, że mi latią się w miarę naprawiło i widziałem Cupsa jak rozpierdzieli, bo teraz są playoffy z tego intersplitu. Zagramy sobie ten build, co Cups grał, też bym tak teraz grał. Bo dostał buffa ten nie pistolet, ale w next patchu dostaną te mana itemy buffa dostają. Ale w tym patchu dostał, jak to się nazywa, no ten item taki. To trzeba z daleka bić, co jest na Zerafa, tylko wyłącznie na Zerafa i właśnie na choja będzie dobre. Oj, uciekł kotek. Dostałeś jeść, więc nie rób teraz, widzą tutaj jakichś tych, że ci niby jeść nie daje, dostałeś jeść. No na Lux w sumie to tam z hekami w lesie. To są te kile wszystkie Lucian. A Lux jest nawet dobry, bo podobny ręcz mam do niej. Tylko dawno tym chłopem nie grałem, więc musicie mi dać chwilę, żeby się przypominać sobie. Dostało buffa E, że cooldown mocno spadł i ten Fear dostał EQ. Czyli to w sumie najlepsze takie dostało buffa. Więc fajnie. Jak będzie hekary mi do mordy wlatywać albo Shen. Na początku nudy, ale potem z tego kubu będziemy zabijać, z tego piorunu z nieba. Na linii najlepiej szukać po prostu EW, co na tą Lux, jak jest taki daleki zasięg. Nic innego nie zrobiłem. I miałczę tam, słyszę go. Nie lubię tego, bo te miniony potem są takie zbite w tyłek, że tak powiem brzydko. Ale to skumur na fajnie dowie. Dobra, na jakieś E. Na Fish Strike'u będę EW szukać i ten piorun z nieba. No widziałem, że bufują te mana item, ale to już mówiłem, już narzekałem na to, że magowie najlepsi byli ci, którzy nie musieli składać tych mana itemów. Mogli od razu do tego z tą Surge'a pójść i tak dalej. Karim na bocie. No, na Fish Strike'u spróbujmy. Nie wiem, jak chcę zapuszowywać. W sumie many nie ma. I on ma Ignite? Nie ma TP'ka, to okej, to nie ma sensu je puszować chyba. A ten Nocturne forsuje tutaj strasznie. Ja pierdzielę, katapulta w dupę. Tam już dobiję. Dobra, ona też straciła, więc. No nie mam jakie zabić. Bez erki na pewno nie. Podejdzie rzucić to, to może rzucę tego spela. Przeciwnik pokonany. O, farmie z niej gold, ale tylko tyle. A będę mieć na tomik, więc okej. Okay. Zostać? Ciastkami będę mieć manę, żeby to puszczę, tylko na tepnie nie stąd. Kurde, trzeba było puszczać wave'a po prostu.
Teraz jestem spóźniony. Mam się stepować, jestem spóźniony przez to, że tego Hekarima próbowałem trafić. Jestem kretynem trochę też. No, ale ten Hekarim dopiero idzie z bazy, więc to Luke samo tam nic nie zrobi. No i bez szóstki jest okej, okay, to nie ma. Nie ma aż takiego paniszu za to. Kicia, co jest? Co zaś miał czyś? Panie, ale mi trzy razy więcej tak uderzyłem, mi się wydaje. No, fajny zasięg, muszę przyznać, super. Ja pierdziele, jaki to ma zasięg ta Lux, dobra, ma lepszy ode mnie zasięg jednak. A małem widzowie. Zostałeś pokonany. Jakim cudem ma R-kę? To moja ma 50 sekund jeszcze. O co chodzi z tym czempionem? Stalux jest tak po prostu piękna. Najpierw co się stało, że kliknąłem tutaj i poszedł mi w prawo przez to chyba, tak mi się wydaje, bo nie chciałem tam kliknąć. Nie wiem, czemu kliknąłem tu i powinienem w lewo pójść, a poszedł w prawo z dupskiem. Idę, idę. Oszczędzę R-ką jeszcze, o nie. Kurde, nie powinienem umrzeć na nią, no ale... Wiem, że jeszcze nie ma R-ki, ja wiem, że mam mała cooldown R-ka Lux, ale bez przesady. Daj, ten champion nic nie bije niestety. On w mid-game ma dobra, w late-game też mu w sumie tych obrażeń brakuje potem. No, który ma szóstkę, to zabijamy ją chyba, ale o co chodzi z tymi obrażeniami jej? Czy na tym skinie, cierpię tego skina, Drux. O, nie mam W teraz, niestety, szkoda. A jakoś dup więcej nie miałem, mieliśmy tyle samo AP. Zacznij od szkicu. Topa. Mogę rzucić tu R-kę chyba, ale nie zabił mnie. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Dobra, ja pierdzielę. Zemsta przynajmniej. A ja mam pamiętać, muszę bardziej napłacić od niej, żeby jej zadać obrażenia i tak nie żartuję. Chociaż te kuwu nie jest jakieś takie kuku, znaczy się. No zabije to? Dobra, zabiło. Koniec serii za nią w ogóle jest. A no cały ten pistolet mam. Pistolet i potem idziemy w tego skupienie horyzontalne, nie? Skupienie horyzontalne, jak się ten item nazywa. Szkoda, że Hekari ma 4 kile. Wszyscy umierają w sekundę. Czemu? Lucy miał 3-0 i co? Po czerwie chcę iść. Jak ja mam runę? Co mam? Drugie dobrą mam AP. Mam cały item, no ma buta pod pena.
trafiłem pasywkę proc, no. Ale nie mogę dodge'ować i trafiać spellami naraz. Gragas nam umarł. A nie wiem, czy mogę iść tędy. Dobra, mamy te czerwie, ale co nam po tym? Tutaj mamy smoka, nie? No właśnie. Mam buta pod penę gram. No ja nie mogę tam sobie jeszcze kłaść, już widzę Morgany, ale z tym mogę iść z chłopem. Jak rzucę Erkę w Hekarima i go znikujemy, to będzie fajnie. Pink. Zniszcz tego pinka, nie bijcie tego krawa w godziny. O, no to lepiej rzucić. No nie wiem, no nie wiem czemu Nocturne nie chce tu miejsca zająć pierwszy, nie rozumiem tego naprawdę. Ale to jest... No nie wiem, no Hekarima zabijmy, przecież po prostu Hekarima zabijmy, a nie trafiłem w Lux też Erko. Head, Lucian i Strolling. Nie, po prostu First Target, zabijmy Hekarima, nie wiem czemu nie chcą Hekarima zabić, nie rozumiem tego po prostu. Ja pierdzielę, jakie ulungi głupie to są, no. No nic nie zrobię, no ma 4 kile ten Hekarim, no co mogę na to zrobić, powiedzcie mi. Po prostu mnie one-shotował, rozjechał mnie. O, i Luciana też naszego zabił. Dżunglę gap napisał chłop, no. 3 kile zadupczyć i potem być useless, to uwielbiam coś takiego. Tylko na Hekarim nie biegnie. Mam Yumi chłop gra, Yumi jest taki useless, po prostu jest meta na schodzenie tymi supportami i ludzie Yumi grają, no ekstra. Stare supporty nie chodzą po całej mapie, nie? Gdzie tam? No byłoby okej, gdyby nie było takie sfidowane u nich, to no on miał cały item, ja mu w ogóle wrażenie też nie zadawałem. Oczywiście dwa podupczone smoki są, teraz my pewnie te dostaniemy. Aż coś tu zrobimy nawet. A i co, oni chcą tą dajwać na Morganę i umrzeć na nią? Nie wiem co oni planują. Oni wiedział gdzie sekanie to puszało ten turret, ale jest na dole. Przeciwnik jest legendą. No nie, no próbowali Morganę zdajować. A, tu jest Arrow, no ta. Wizja tu jest. No i mu czerwonka ready, ale nie zrobić z tym nic. Jakim cudem Morgana jest pod wieżą i tu jest wizja też. Ja pierdzielę. Ten resist już na topie stakuje, Graga stop, super pick. No nie wiem, no zerkuj ją po prostu. Opuścić ją, już nie miał basiców włożyć. Fajnie, że ta Morgana tu jest oczywiście, nie? Dobra, ale to się powinno stać 5 minut temu, jakby już 6 poziom. Kralda robił. Mogę tu iść? Do bota? Turet. Ta Morgana jest shutdown w ogóle. Bijemy jej widzę. No ciężka ta gra będzie, jest 27 w ogóle, lol. Po tym jak my 3-0 zrobiliśmy w Early.
No co ja mogę zrobić? Czemu Gragas tutaj nie jest pierwszy? Niech mi ktoś wytłumaczy. No, nie wiem, super R-ka. No dobra, mamy ją. Takie powolne walki możemy wygrać spokojnie. Weź tą Lux może. Ona nie było to co najlepiej zagrane, ale nie wiem. Nie wiem czy Lux bić czy co. Ty, 1000 golda dostałem z Hekarima. Ja muszę cofnąć, cofnijcie, błagam. Ja pierdzielę. No całego, ale teraz wrócę do gry, dobra, dobra, już. Lewadon chyba nic nas, nie? Nie wiem, czy jest sens Shadow Flame. Shadow Flame by fajnie dobijał z tego, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Powiem taki, że jestem papierowy, nie mam łezki. No nareszcie się w grę zaczynam grać, cooldowny mi wróciły do gry. Nie no, przykrzyczę na Gragasa, ale on zawsze będzie routerzny, a tak zrobi 0-10, więc wolę to niż seta miałem ostatnio, Yasuo chyba miałem na topie. Umieramy wszyscy, bo tulą się w tym smoku tam niestety. No nie wiem czemu się tulili w tym smoku, rozumiem, że ukradł, bo okej, no po prostu ukradł, ale czemu oni się tam tulą w tym smoku? On nie ma itema jeszcze ten Nocturne, czemu on 300 itemów na raz składa, co to jest? To jest za dużo do tego Hexplate'a. A nie to, co ja robię też. Uwielbiam, mi stoi to i nie da się tego uderzyć. Jezu, ale narzekańska będzie. No jest tak, że będę musiał chyba maskę złożyć, nie? Bo będą HP dużo stakować. O, nie podoba mi się to sforsowane w tyłek strasznie. No dobra, nie ma Hekarima obok ani nikogo, ani Shena Erki? Gdzie ja tutaj? Czemu ja tutaj lecę znowu? Ja nie chciałem wejść do tego nawet. Dobra, wyceluję, wyceluję, git. Czemu to jest tak zbugowane? Przeklikam tam, to jest to samo jak z Mastera wychodzisz, nie? Czy nie? Ja się boję, nie klikam tego Heralda już nigdy, przepraszam. Ale naprawiłem przynajmniej swoje czyny. Ja mam takie z maną problemy, mam to mnie ciekawi. To trochę mu ukradłem, ale no. Koń, koń, koń. No czemu mam takie cooldowny dalej duże? To mnie irytuje, naprawdę. Tyle cooldownów to mało kto ma. Nie działa na wardach, no. Dobra, jest ta mapa, żeby Happy Meala jednego zjeść, masz full manę już. Tak, na topie jest jakiś młyn. Boję się sam grać, jak jest Nocturne na tym. No ja pierdziele, no czemu on tutaj siedzi ten Gragas, jak widzieliśmy ich wszystkich tutaj, nie? O co chodzi? Czemu my tutaj gramy w ogóle cokolwiek?
No nie, no pewnie to robią, no mam wywalone jajce, ale tam nie podchodzę. No tu i tak jest na dole, to co mam zrobić? Mam to ukraść czymś? Erkę już straciłem. Trafiłem Fira, ale traf Fira w tym koniu. A nie wiem, gdzie jest nasz Nocturne, nie pytajcie mnie. Ten Nocturne, on tam jest minutę, mi się wydaje, na tym dole i tak tego nie umiem spuszować. Ja mogę spróbować, ale... To nie jest takie proste. Jak mnie to trafiło. O, wcale jej to nie trafiło, nie? Gdzie tam? Ten kretyn erkuje to. Czemu on, który się obraził, nie przyszedł tutaj? Zrobił te dwójkę, ale my mogliśmy się bić na tym balonie, tylko potrzebuje frontu do siebie. A też nie zmienia faktu, że miałem tyle w plecaku golda i nie cofnąłem nigdy, ale nie wiem, cała ta taka teraz... To, co wszystko się tutaj stało, było tak losowe. Na początku Gragas tam próbuje w ogóle nawracać w nich z jakiegoś powodu. O, znowu się biłem, jak mnie nie ma. Tepnąć? No nie, on tepnę chyba. Ale pizło. Z beczkami Gragasa fajne te obrażenia są. No teraz co, no teraz się tak gra. Jak mają taki zasięg wielki, to wy macie jeszcze większy od nich zasięg. No tak trzeba grać. Niebieski kupić, nie wiem czemu niebieskiego nie kupiłem. Oni mają Soula przynajmniej. Są z tego Leyumi fajny. Ale znowu przez to coś tak rozrzedzeni jesteśmy. Chcemy tak grać głęboko, to musimy mieć tu więcej drużyny. Co on robi? Gdzie on skoczył, ten gru-gru? No, po fleszu. No co, ja całą grę rzucam QE, ale nie mogę inaczej grać, no co? Ten spell jest za mocny też, żeby go nie grać. Co ty erkujesz? Ten koń mu mignął i co, się obraził na niego? O Jezus, ja tym dostaję na mordę, no nie mogę. Mogę Merkę zagrać, ale myślałem, że on odfreszuje, co jest? A nie, ten Nocturne jest specjalnej troski, wam powiem. Nie wiem, co on robi. Podchodzi tam po co? Czego się spodziewa, że nie będą ciepać w niego te baby speli, czy co? A, cofnę. Czemu mam z maną takie problemy? To też jest... Mana Flow Banda mam? Nie, nie mam Mana Flow Banda. Dobra, dlatego mam z maną problemy. Nie mam Mana Regenu. Będziesz full beat chujowy zaraz, no. Nie mam Sphere Strike'a Golda, mało też, ale nie wiem, ta gra mi minęła, nie wiem kiedy 25 minut minęło w ogóle w tej grze, nie mam pojęcia. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. No tak, no trzeba zostać z jakiegoś powodu. Kiedy wygrywaliśmy walki, jak byliśmy w 5? Wypierdalaj, po prostu taki spierdolony champion to jest po prostu, się nie mieści na w głowie i wleci ci na mordę i cię zabija. A ten nie może zerkować znowu, bo nie ma tej Jerki nigdy. Ciekawe, nie? Jedna, mordę ci wleci i macha tym, no tak nienawidzę tego czempiona, naprawdę. Ale już wolę go od kazików jakiś, a i ma mercki, to już mu nic nie zadaje. A mój Nocturne zamiast go instant zerkować, to nie miał tej Jerki znowu. Ma ten Hextech Alternator, czy nie wie, że ten item jest OP na tym Nocturne? Ma, ale jakoś nie wiem, cooldownów i tak nie ma na to.
Ja pierdzielę się denerwować. No i muszę flesza marnować, bo koń mi pod tę dwójkę wjeżdża na mordę solo. No co ja na to mogę zrobić? A ja mu nic nie biję z jakiegoś powodu, mając full late game itemy maga. No sorry, bo mam mercki. I 300 AP dodatkowego. No teraz wiesz, nie mam flesza i mi na mordę po prostu wleci ten. Dajcie jedną grę, gdzie nie ma jakichś czempionów zdupczonych i po prostu mogę sobie pograć w grę. Nie wiem, musi zawsze jakieś gówno być. Robin Hood leci na mida. On mi jakieś letality składa, jak jest naszym jedynym frontline, to on jakieś letality sobie składa. Takie przepychanki są fajne, tylko że czemu się tak mana kończy? No to jest tak popierdzielone. No to leci w niego, on tu sam jest. Wow, w końcu umarł. Nie mam many. Nie mam many, no i ten Lucian nie strzela. No czemu ja tak podchodzę na mele do nich? Nie, mogę to lepiej zagrać. Ale czemu mi się mana kończy? Mam mana item i dalej mi się mana kończy. To jest popierdzielone. No ja muszę... Jak rzucę... Raz nie rzucę WE, to nie mam many, tak zauważyłem. Kurde, mogłem na spokojnie to zagrać na cooldowny. Ale chciałem miejsce też Lucianowi zrobić, bo widziałem, że jest tam w tej alkowie. Ale nie, trzeba po prostu na dystans grać. Ja pierdzielę, ja tu powinien złożyć te... No nie wiem, no fajny jest ten play, ale w midgame, w late game to mi się wydaje, że on obrażeń już nie ma. Ten Lucia ma jakiś build pod zerowe obrażenia też se złożył. Ja nie wiem czemu Noctum tyle czeka znowu, że ja nie mam jak obrażeń włożyć tego Hecarima, no nie mam więcej damage'u. Ja wiem, walić tego topa, idę tutaj po prostu, co zrobić. Zróbcie to, no. Szmacisława Lux. Możemy grę skończyć z tego? No to Merkę muszę w byle kogo trafić. Jak nie trafię Arki, to jest strasznie dziś. Zabijam w ogóle na tym mamy. A, Marała dostanę się w wale zaraz, chodźmy tego barona. No taki teamfighty front to back to my nie możemy przegrać, no nie ma szans, że my przegramy taki teamfight. No, po prostu więcej obrażeń wyciągamy z nich. Ja bym chciał 1600 na tego, nie? No chyba sobie kupię resisty, żeby mnie Lux nie zabiło. Albo jakieś kumorgany, żeby zdarzyłać. Ile kosztuje, ja pierdzielę. I kata nie zmieniło. A nie gram najlepiej tej gry, ale jest straszny młyn w tej grze. Taki giga młyn. A mnie irytuje fakt, że ja many nie mam po dwóch spadach. Tak mnie to irytuje. Trzeba wziąć tego mana flow banda, no ale regen many też mi jest potrzebny. Znaczy ten, CDR-y no. O Jezus Maria. Nie wiem, czy tu nie ma konia. Dzięki. No ja mam na item, dajcie mi cofnąć. Ja muszę zbakować. Nie mam TP-ka. Za dobre jest to Banshee tutaj, żeby tego nie robić. Nie wiem, co on robi. Ich miniony tnie. Odejdź, poczekaj na Luciana, aż przyjdzie, no już kupiłeś czas, no. No i da się zagrać mądrze, widzicie, da się, no.
Nie wiem, czemu on go tnie, jak widzimy, że on obrażeń nie robi. No to jest chyba logiczne, że jak go tniesz i nie ma obrażeń, to nie zabijesz go. Chyba mnie zobaczy i poleci na mnie, zobaczcie, to jest klasyk, tak na zasadzie. Malarza muszę zjeść. Nie no, ale tylko kuku muszę spamować i kuku na slowakach tylko i wyłącznie. Nie chcę zemsty ani sprawiedliwości, tylko zrozumienia. Mogę markować co. A, jakie to nie trafiło, no. Grugru dużo czasu kupił. Ale umarł w końcu. O, i ludem mi ściąga to. Nie, ja bym cofnął chyba, nie damy rady tego zrobić. Nic tam pętę widzi niestety w oczach. Naprawdę nie rozumiem, czemu się ma na... Blue muszę wziąć, no muszę blue po prostu wziąć, nic więcej nie wymyślę, no muszę blue mieć. Bo potest teraz kupię, też daje trochę regenu. Nie, no fajny jest ten chuj, ale jest tak cholernie jakiś, nie wiem, może te itemy nie są dobre na jego, ciężko mi powiedzieć, no czemu ja mam tyle CDR-a, mam takie problemy z maną? Strasznie to jest takie irytujące po prostu jak się gra tym czempionem. Mam 58 CDR, to nie jest mało, a z tymi nowym CDR to jest dużo bardzo. Raz ma 60, ale ma buta, no to na but to jest na kodach jak grasz. Ale no trzeba pomóż mi to robić, no i on ucieka gdzieś, no nie mogę. Mam iść na topa? Do Shena czy co? Bo nie wiem też w sumie. Ciekawe, jaka jest szansa, że on tego Hekari mnie ukradnie, powiedzcie mi. Tak, ona tego nie dostała. O! Dobra. Lux zabita to jest zawsze. No panie, że ja tylko spamuję tym QW i tylko tym QW coś robię. No tylko tym QW coś robię. No w sumie tak samo jak Caps wczoraj, tak samo. On tylko tego QW coś robił. Ten champion, nie, ten champion to już jest tylko i wyłącznie Kubo, nic innego, nie żartuję po prostu. Nie da się w ogóle trafić niczego w tych fajtach. This dog shit Huey win, ale ta Lux jest zmadowana, ale jest zmadowana. S. Nie da się pisać niestety.